Witamy Państwa bardzo serdecznie na briefingu zorganizowanym przez Zespół Prasowy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W murach naszej uczelni trwa sympozjum pod nazwą Oblicza przemian cywilizacyjnych. Naszym gościem jest dr Grzegorz Osiński. Pan doktor wygłosi prelekcję pod tytułem Technologie cyfrowe na usługach globalnych ideologów współczesnej cywilizacji. Prosimy bardzo dziennikarzy o zadawanie pytań. Czy zdaniem pana doktora któraś z ideologii uczciwie wykorzystuje możliwości, jakie daje świat globalnych mediów? Ideologia wykorzystuje. Ja wolałbym, żeby rozum i wiedza, a przede wszystkim nauka, były promowane w mediach. Ideologie są oparte na takim systemie braku wartości, które są szkodliwe. I powinniśmy robić wszystko, aby ideologie eliminować. Mottem naszej uczelni jest Fides, Ratio et Patria. I na tych trzech filarach winniśmy budować przyszłość, przekaz medialny, a także wykorzystywać nasze zdolności. A niestety jest tak, że największe big techy, o których już dzisiaj mówiła pani dr Hajdasz, znajdują się w Krzemowej Dolinie i posłuchacie, jakie mają powiązania w czasie prelekcji. Spróbuję udowodnić tezę, że są to firmy, które nie tylko wykorzystują olbrzymie zasoby finansowe, ale również są zdominowane przez jedną neomarksistowską ideologię. Paweł Błoch, Radiowy Ekspres Studencki. Panie doktorze, które media są najbardziej wykorzystywane przez piewców dzisiejszej ideologii? To jest pytanie tak niezmiernie trudne, że wymagałoby przeprowadzenia głębokich studiów i analiz, które częściowo przeprowadziłem. Jest oczywiste, że wszystkie portale społecznościowe i duże firmy internetowe, ponieważ internet umożliwia personalizację treści. Tak jak dzisiaj na kongresie usłyszeliście Państwo, że były systemy komunistyczne próbowały budować przekaz totalny, tak, za pomocą mediów i takich systemów ogólnych do całego społeczeństwa. Dzisiaj stoimy przed dużo groźniejszym wyzwaniem. Media elektroniczne, media internetowe są w stanie konstruować przekaz spersonalizowany tylko i wyłącznie do poszczególnego człowieka w taki sposób, aby zmanipulować go, aby stał się piewcą tych ideologii, które głoszą. Dziękujemy bardzo dziennikarzom za zadane pytania oraz naszemu gościowi, panu doktorowi Grzegorzowi Osińskiemu. Bardzo dziękuję.